Rolnicy ze Starych Bogaczowic w tak uroczysty sposób świętowali dożynki po raz pierwszy. W odświętnym nastroju z uśmiechami na twarzy dziękowali za to, co dała im natura, a ta w tym roku nie była łaskawa, zwłaszcza dla hodowców bydła i takich przedsiębiorstw jak Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłość ze Starych Bogaczowic, której prezes podczas dożynek pełnił rolę starosty. Pomimo naszej pracy, naszych jak gdyby starań. Nie zawsze te plony są zadowalające, ale głównym jak gdyby tutaj czynnikiem, który ma wpływ na osiągnięcie sukcesów, to jest pogoda, która często nam zaniża plony. A to się wiąże, jak już było wspomniane wcześniej, z powodziami, z różnymi opadami. W tym roku suszą, której jak ja pamiętam 28 lat pracuję w spółdzielni, to jeszcze takiej suszy nie przeżyliśmy i ma to naprawdę duże odbicie na plonach, które w tym roku osiągnęliśmy. Niemniej jednak chleba na pewno nam nie zabraknie, zapewniają rolnicy. Zaproszeni na uroczystość goście podkreślali natomiast, jak wiele zawdzięczamy rolnikom, my zwykli konsumenci, i jak dużym szacunkiem powinniśmy darzyć ich pracę. Dożynki to jest święto dziękczynienia i wszyscy dziękujemy. My dziękujemy rolnikom za ich pracę, za ich trud, za ich ranne wstawanie, za ich zmaganie się z anomaliami pogodowymi i za tą wielką miłość, którą wkładają do ziemi, żeby powstało to, co najważniejsze. Przede wszystkim chleb, którego na naszych stołach nigdy nie powinno zabraknąć. Chleb, który jednoczy i który wokół siebie skupia. To jest ta grupa społeczna, która ciężko pracuje, ciężko zarabia na swój chleb. I tak naprawdę ta susza popsuła im troszeczkę te zbiory, obniżyła ich dochody, ale to jest ta grupa społeczna, która najbardziej dzielnie w naszym społeczeństwie sobie radzi i myślę, że jest to grupa, która zawsze będzie dziękować za to, co ma. My z tego żyjemy. Żyjemy z ich produktów, żyjemy z ich plonów. Tak naprawdę powinniśmy wszystkim dziękować. A te dożynki, szanowni państwo, są dzisiaj naprawdę zwieńczeniem tej całorocznej pracy na tej roli. Pamiętajmy, skąd mamy chleb. Pamiętajmy, żeby tego chleba dla nikogo nie zabrakło. I cieszmy się dzisiaj, ponieważ mamy piękną okoliczność, piękne święto. Święto rolników, święto plonów. Tradycja zobowiązuje. Każde dożynki składają się z nieodzownych elementów, takich jak uroczysta msza dziękczynna, misterium chleba, ale także prezentacji dorobku poszczególnych sołectw. Podczas dożynek tym, co najlepsze, chwalili się m.in. mieszkańcy Lubomina. Lubomin może się pochwalić spokojem, dobrymi mieszkańcami i tylko trzema rolnikami, ale bardzo jesteśmy zaangażowani w pracę na wsi. Z całą pewnością Lubomin mógł się tego dnia także pochwalić okazałym wieńcem dożynkowym. Wykonaliśmy go sami na świetlicy wiejskiej w Lubominie. No, przyznaję się, że żeśmy ciężko pracowali przez 2 miesiące. Dzisiaj częstujecie państwo barszczem i kulebiakiem. Kulebiak to właściwie potrawa, która bardziej pochodzi ze wschodu. Tak, mamy jedną koleżankę, która pochodzi ze wschodu i dlatego też również chcielibyśmy ją tak w tym momencie pokazać, że również należy do naszego społeczeństwa. Oprócz kulebiaków, pasztecików, ciast i bigosów można było także skosztować wina z lokalnych winnic oraz domowych przetworów. Swoje dzieła zaprezentowali także lokalni artyści. Kiedy dorośli biesiadowali, najmłodsi spalali kalorie, skacząc na dmuchańcach.